Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Na prawdopodobnie najbardziej wznoszącej prostej od ostatniego Mister Olimpia wśród kulturystów z Dalekiego Wschodu jest Chen Kang. W 2019 był piątym najlepszym zawodnikiem na świecie w kategorii klasyczna sylwetka i zapewnił sobie niemałą rozpoznawalność, wnosząc na scenę nogi, których nie powstydziliby się kulturyści Open. Dolne partie posiadał naprawdę monstrualne, ale oprócz tego miały one bardzo przyjemne dla oka kształty z zaokrągłymi brzuścami i świetnymi wcięciami między głowami czworogłowych. Zawodnicy klasycznej sylwetki muszą mieścić się w limitach wagowych, obliczanych na podstawie wzrostu. Wynika z tego, że decydując się na wniesienie takich ud, musiał poświęcić masywność w partiach górnych. Potencjał tego kulturysty jest ogromny i wydaje się oczywistym, że potrzebuje po prostu odpuścić nogi i dorzucić mięśni w górze. Jego występ na nadchodzącym Mister Olimpia jeszcze nie jest zapewniony. W tym momencie z liczbą 9 punktów jest na czwartym miejscu, chociaż drugi jest tu George Peterson, który przeszedł do klasy wyżej, oraz to samo dotyczy Keona Pearsona, więc w praktyce jest to drugie miejsce, czyli raczej na pewno na scenie Olimpii go w tym roku zobaczymy, jako że awans ma zapewnione 5 najwyższych na liście nazwisk. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie wahaj się w tym momencie zasubskrybować. Obecnym subskrybentom wielkie dzięki za wspieranie mojej pracy. Na pewno natomiast na scenę wyjdzie Myeonggo Park z Korei Południowej. Jest to zawodnik znacznie mniej znany. Dotarłem jedynie do tej listy jego startów, obejmującej dwa występy z 2019 i 2020. Awans na Mister Olimpia zapewniła mu wygrana na Korea Classic Pro w tym roku. Na zdjęciach od razu widać kapitalne proporcje, z bardzo wąską talią i całkiem twardy charakter sylwetki. Jak sobie poradzi na scenie obok najlepszych na świecie zobaczymy i wtedy też na pewno znacznie lepiej. Będzie można oszacować plusy i minusy jego muskulatury. Przedstawiana do tej pory dwójka reprezentowała klasyczną sylwetkę, w której dalekowschodni kulturyści są chyba najmocniejsi, biorąc pod uwagę zajmowane miejsca na Mister Olimpia. Kategorię cięższą do 212 funtów, czyli 96 kg, otwiera natomiast Hidetada Yamagishi. Kulturystyczny weteran, mający 47 lat i w 2020 otwierający 15 rok startów jako profesjonalista. Jako pierwszy japoński kulturysta pojawił się na Mister Olimpia w 2007 roku. Wtedy też ten sam zaszczyt spotkał go na konkursie Arnold Classic. W 2009 na Olimpii był 9, a 10 miejsca zajmował w 2010 i 2011. W 2020 pojawił się natomiast, jak już mówiłem, w kategorii 212, gdzie najwyższe trzecie miejsce zajął w 2015. W 2019 zawody zakończył na 8 pozycji. Nie należy spodziewać się, że wniesie na scenę ładną sylwetkę, bo na pewno estetyczne kształty w jego atuty się nie wliczają. Czym może zrobić różnicę, to twardość, brutalność umieścienia oraz definicja. To, że nadal jest w stanie to zrobić, udowodnił chociażby w zeszłym roku, kończąc zawody w pierwszej dziesiątce, ale przede wszystkim na zawodach wcześniejszych Europa Dallas, gdzie wyszedł docięty jak nigdy wcześniej w swojej karierze. Jednym z jego rywali będzie Song Ban Kim, który kwalifikacje zapewnił sobie wygrywając zawody Korea Pro Men's 212 i jak widać jeszcze w 2019 startował w klasycznej sylwetce, wygrywając Toronto Pro, a nawet stanął w zeszłym roku na scenie Mister Olimpia, chociaż nie został tu sklasyfikowany. Notabene tak samo jak nasz zawodnik Piotr Borecki. Patrząc na jego sylwetkę, podobnie do jego zeszłorocznego rywala Chena Kanga, od razu rzucają się w oczy dolne partie. Posiada kapitalne nogi, chociaż tutaj nie ma aż takiej dysproporcji względem górnych partii. Jest to mniej klasyczna sylwetka z nie tak dobrymi proporcjami. Powiedziałbym, że przynosząca na myśl mniejszego kulturystę aniżeli zawodnika Classic Physique. Dlatego przejście do wyższej klasy było moim zdaniem bardzo rozsądnym posunięciem. Nie wiem ile dokładnie wzrostu ma Kim, ale wygląda na kulturystę niskiego. Dlatego wydaje się, że jego atutem może być po prostu bardzo duża muskularność, a poza tym kompletność sylwetki, bo naprawdę bardzo ciężko wskazać tu jakikolwiek słabszy element. Czas na męską sylwetkę i doświadczonego Chińczyka Longa Wu, który jak widać już w 2017 występował na Arnold Classic, ale także Mister Olimpia, który zakończył wtedy na 14 pozycji. W 2018 na Olimpii nie został sklasyfikowany. 2019 to etap bardzo ciekawych startów, bo jest tu wygrana Muscle Contest Vietnam Pro, ale także Ben Weider Natural Pro Men's Physique, czyli coś, czego osobiście się zobaczyć nie spodziewałem. Sylwetka na zawodach w Wietnamie prezentowała się bardzo dobrze pod kątem kształtu, proporcji i muskularności. Nie jest przesadnie masywny, posiada świetny środek i bardzo kompletną muskulaturę, odrobinę przynoszącą na myśl Ryana Terego. Bardzo ciekawy zawodnik należący do estetycznych rejonów klasy męska sylwetka. Wyzwanie rzuci mu południowo-koreański zawodnik Bong Seok Choi, czyli człowiek z dzisiejszej miniatury, który wygląd ma absolutnie nieludzki przy tak szerokich barkach i szalenie wąskiej talii. Na swoim profilu chwali się zdobyciem złotego medalu na Japan Pro Show w 2019 roku oraz wygraniem Japan Pro Qualify w 2018. Jego profil na Arnold Classic podaje także 5. miejsce na Japan Pro 2 lata temu. Przede wszystkim oprócz tego, że proporcje ma wyjęte z Photoshopa, to wydaje się ogromny, zarówno w górze, ale także ma niesamowicie rozwinięte dolne partie. Innymi słowy, to prawdziwy potwór masowy w męskiej sylwetce i jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie na tegorocznej Olimpii, gdzie przecież coraz chętniej nagradza się cechy kulturystyczne, czyli masę i docięcie. Osobiście nie sądzę, że dla takich kształtów powoływano tą kategorię, ale sylwetka prawdziwie niesamowita. Czego zabrakło w tym zestawieniu, to kulturystów w klasie Open, których z Dalekiego Wschodu na tegorocznej Olimpii nie będzie, a nawet nie ma ich na liście punktowej. Nie pojawiali się oni także w zeszłym roku oraz przez wiele wcześniejszych lat i jeżeli się nie mylę, to ostatnim kulturystą w Open na Mister Olimpia był przedstawiany tu Yamagishi w 2012 roku. Na Arnold Classic 2020 bardzo dobrze poradził sobie w męskiej sylwetce Steven Kao, który zajął tu 3. miejsce. Co więcej, zapewne pojawi się także w tym roku na Mister Olimpia, ale mimo że ewidentnie ma wschodnie korzenie, to reprezentuje USA, a tutaj chciałem skupić się tylko na przedstawicielach krajów dalekowschodnich. Na koniec serdeczne podziękowania dla Łukasza Rogalskiego za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.